Masakra jest jakaś. Co wspólnego mają ze sobą Viagra i walentynki? Odpowiedź A. Od czasu do czasu mają coś wspólnego z miłością? Podobnie jak seks, od którego zaczyna bohater filmu Miłość i inne używki. Jest rok 1996. Jamie sprzedaje telewizory, elektronikę i takie tam różne inne. Robota nie zając, będzie inna. No i właśnie Jamie trafia do korporacji. Ogromnej korporacji, bardzo bogatej korporacji, która żyje z... zresztą zobaczcie sami. Let's welcome class of 1997 trainees. This is not a pill. Kiedy Jamie spotkał Maggie, nie rymuje się, ale oni się świetnie zgrywają. Jesteś... Zdejmij koszulę. Czekaj, to boli. Klamra uderzyła mnie w oko, nieprawda. Boże, jestem ranny. Kto powiedział, że handluje lekami? Przepraszam, popatrz na torbę. Chyba nie jedziesz na lotnisko. Niech chociaż raz usłyszę przeprosiny kogoś z medycznego środowiska. Przepraszam. Przepraszam w imieniu wszystkich aroganckich, bezimiennych lekarzy, którzy nie traktowali cię jak człowieka, gapiąc się na twoje piersi. Generalnie w komediach romantycznych jest taki schemat uczuciowo-miłosny. Pierwsze spotkanie, pierwsze zauroczenie, pierwszy dotyk, pierwszy pocałunek, pierwsza wielka miłość. Albo nie pierwsza, zależy. A w tym filmie reżyser postanowił troszeczkę odwrócić kolejność. I na początek jest seks, potem seks. Jeszcze później... Tak, dobrze kombinujecie, tylko co dalej? No. Co? Czekaj. Boże, co ty tu robisz? Przepraszam, wiem, że jest późno. Boże! Boże! Josh, odwróć się! Cześć, Josh. Miło cię widzieć. On, egoista, samolub, marzy tylko o kasie, karierze i czarnym Porsche. No i dąży do celu po trupach pacjentów. Ona, pokaleczona przez los, sama jest pacjentką i nie wierzy już nikomu i odrzuca wszystkich. Bo tak naprawdę żyje tylko tu i teraz, bo jej przyszłością jest choroba i samotność. Jakże dwa różne, odległe światy. Jakże różna chemia. Co to? Jedzenie. Do czego? Do jedzenia. Zjadasz mój makaron. To nie jest twój makaron. Masz usta pełne makaronu. Boże, jesteś samolubna jak moja matka. Co? Nic. To jest miłe. To ona, Anne Hathaway, przykuwa tutaj uwagę. Jest niesamowita. Rozedrgana, nerwowa, prawdziwa. Chcesz pójść do łóżka? Teraz? Racja. Powinnam udawać, że nie wiem, czy tak można, a ty mi powiesz, że nie istnieje właściwe czy niewłaściwe. Ważna jest chwila. Ja odpowiem, że nie mogę, jednocześnie sygnalizując, że mogę, co jest nieistotne, bo ty i tak nie słuchasz. Nie chodzi ci o żaden związek. Nie chodzi ci nawet o seks. Pragniesz przez godzinę albo dwie uwolnić się od bólu bycia sobą i to jest w porządku, ponieważ ja potrzebuję dokładnie tego samego. Reżyser mocno tu miesza gatunki i naprawdę kilka razy porządnie zaskakuje. Komedia, dramat, miłość, seks, kasa, ideały. To na pewno nie jest kolejna kretyńska komedia romantyczna. Na szczęście.